Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Paweł Różycki, kłaniam się nisko. Witam z przyjaznego Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Spotykamy się dzisiaj w bardzo wyjątkowy sposób, z wyjątkowymi osobami, osobami, które zechcą zabiegać o Państwa głosy w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które już w najbliższą niedzielę. Witam serdecznie telewidzów Telewizji Jasta, witam również internautów na naszym portalu facebookowym. Za chwilę przywitam tutaj wszystkich kandydatów, ale witam też Państwa zgromadzoną publiczność tutaj, która przybyła do Biura Wystaw Artystycznych. Możecie Państwo sobie oczywiście bić brawo. Spotykamy się na debacie wyborczej, tak naprawdę ostatniej prostej do głosowania, które już w najbliższą niedzielę, jak wspomniałem, po to, ażebyście Państwo mogli poznać sylwetki kandydatów. Być może oni przekonają Was do głosowania właśnie na nich. Zobaczymy, jak to będzie według Państwa wyglądać. Równe zasady dla wszystkich, którzy są tutaj obecni. Przedstawię może zasady. Pierwsza runda to są pytania ode mnie do każdego z siedzących tutaj kandydatów. Następnie kandydaci zadają sobie wzajemne pytania trzem wybranym wcześniej kandydatom wylosowanym, specjalnym losowaniem przeprowadzonym tuż przed wejściem na antenę. Następnie jest tak zwana runda pytań błyskawicznych i odpowiedzi błyskawicznych, na które najlepiej odpowiadać tylko tak lub nie. Czwarta runda pytań dotyczy mediów lokalnych, a piąta to są swobodne wypowiedzi kandydatów, którzy będą chcieli zachęcić się do głosowania właśnie na nich. Myślę, że w miarę wszystko jest jasne. Będę oczywiście przypominał w trakcie trwania naszej dzisiejszej debaty o tych wszystkich zasadach. Będzie mierzony czas równy dla wszystkich kandydatów, tak, żeby wszyscy mieli równe szanse w wypowiadaniu się i odpowiadaniu na pytania. To może zacznijmy od przedstawienia osób, które są najważniejszymi osobami dzisiejszego wieczoru. Usadzeni według numerów list wyborczych, które zostały przez Państwową Komisję Wyborczą wylosowane, więc obok mnie lista numer 1, czyli bezpartyjni samorządowcy. Witam serdecznie, Przemysław Pochylski. Witam panie redaktorze, witam szanownych gości, witam serdecznie państwa. Moja pozycja na liście numer 4, lista numer 1, bezpartyjni samorządowcy. Krzysztof Paszczyk, lista numer 2, czyli Koalicyjny Komitet Wyborczy, Trzecia Droga, PSL, Polska 2050, Szymon na Hołowni. Witam serdecznie panie redaktorze, witam państwa, dziękuję za zaproszenie w imieniu własnym, ale też licznej reprezentacji Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga tu w okręgu 38. Tak już, proszę, brawa oczywiście. Lista numer 3, którą reprezentuje Dariusz Standerski, czyli Nowa Lewica. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, ponieważ, Szanowni Państwo, Telewizja Asta przejmuje misję publiczną i to jest pierwsza i jedyna debata liderów list przed wyborami. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za zorganizowanie tej debaty. Lista numer 4, Krzysztof Czarnecki, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, witam Państwa na debacie bardzo istotnej, ponieważ Państwo będziecie mogli wysłuchać te cele i te idee, które Prawo i Sprawiedliwość chce zaoferować Państwu na następne 4 lata. Myślę, że te minione lata to nie były lata stracone. Dziękuję. Konfederacja, czyli list numer 5, reprezentuje Ziemowit Przybitkowski. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I lista numer 6, którą reprezentuje Jakub Rutnicki, czyli Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, IPL, Zieloni. Witam serdecznie. To jest bardzo ważny wieczór, to jest bardzo ważny dzień. Ja się cieszę, że rzeczywiście TV Jasta robi prawdziwą debatę, a nie dziwne wstawki, jakie mają miejsce w TVP Info. Szanowni Państwo, Koalicja Obywatelska to dobry wybór, to 100 konkretów i już najbliższą niedzielę zapraszamy na wybory. Szanowni Państwo, jestem zobowiązany do wyjaśnienia Państwu jednej, istotnie ważnej, myślę, rzeczy. Wszystkie
komitety wyborcze, które zostały zarejestrowane w okręgu numer 38, czyli tak zwanym Pilskim Okręgu Wyborczym w wyborach do Sejmu, otrzymały od nas zaproszenie do udziału w tejże debacie. Tych list jest 8. W tej chwili reprezentantów mamy 6 list. 2 nie przybyły. To jest Komitet Wyborczy Polska jest jedna, która dzisiaj zrezygnowała z udziału w debacie i również Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców również w tej debacie udziału nie wezmą z własnej woli. No cóż, zaproszenie zostało wysłane. Przykro nam, że nie zostało przyjęte. Dziękuję Państwu za przybycie dzisiaj. To myślę, że zaczniemy tą naszą dzisiejszą debatę od pierwszej rundy, czyli będą to pytania ode mnie kierowane do Państwa. Będziemy te pytania kierować po kolei, czyli tak jak Państwo siedzą, czyli jako pierwszy pytanie ode mnie otrzyma Pan Przemysław Pochylski z Bezpartyjnych Samorządowców. Będzie jedna minuta na odpowiedź, będzie Pan widział zegar, który odmierza czas. Od momentu, kiedy skończę zadawać pytanie, kiedy on się pojawi, to wtedy można odpowiadać. Bezpłatna komunikacja miejska i regionalna to jest jeden z pomysłów bezpartyjnych samorządowców, jeden z waszych postulatów, który widnieje w programie. Tłumacząc ten pomysł, Robert Raczyński, państwa lider w Radiu Z, powiedział, że w miastach rządzonych przez bezpartyjnych samorządowców zracjonalizowaliśmy komunikację, mówię o tych miastach, które mają tą bezpłatną komunikację, to znaczy polikwidowaliśmy niepotrzebne kursy. I moje pytanie jest takie, czy w związku z tym można rozumieć to w ten sposób? Wyborcy, obiecujemy wam bezpłatną komunikację, ale nie myślcie sobie, że zachowamy tyle kursów autobusów, ile macie teraz. Panie redaktorze, szanowni państwo, tematyka związana z przewozami pasażerskimi, z liniami autobusowymi jest to tematyka, która można powiedzieć w ostatnich latach dopiero nabiera tempa. Aby dobrze zaprojektować linie przewozowe w danym regionie, czy to w powiecie, czy to w gminie, właściwie gminy są nawet wyłączone z tej dotacji, należy sporządzić pełen system sieci komunikacyjnej i ten system sieci komunikacyjnej, tych przewozów trzeba zgłosić do wojewody, aby uzyskać dofinansowanie z funduszu przewozów pasażerskich, transportu pasażerskiego. I to jest wymóg do tego, aby otrzymać środki i finansowanie na te przewozy autobusowe. Jest to, można powiedzieć, wykładnikiem tego, jest likwidacja niektórych połączeń, które są, można powiedzieć, nierentowne, które nie mają zapotrzebowania przewozów pasażerskich. Inaczej nie da się tych środków uzyskać i zrobić bezpłatną komunikację. Dziękuję uprzejmie. Zmieścił się pan w czasie. Ja uprzedzam też wszystkich państwa tutaj. Ja oraz natury jestem kąśliwy, więc moje pytania też mogą być kąśliwe. To pytanie moje do trzeciej drogi w takim razie. Do trzeciej drogi, czyli do koalicji Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Akurat Polska 2050 ma swoją jedyną przedstawicielkę w Parlamencie Europejskim, jest to pani Róża Thun, pani europosłanka. I 6 maja, ale traktujemy państwa jako wspólnotę, że tak to określę. 6 maja ubiegłego roku wasza posłanka głosowała za rezolucją, która wzywa Radę Unii Europejskiej do tego, żeby odrzucić Krajowy Plan Odbudowy Polski. Jak to jest, że z jednej strony wy jako Trzecia Droga i Polska 2050 i PSL ganicie rząd Prawa i Sprawiedliwości za to, że nie załatwił milionów z Krajowego Planu Odbudowy, a z drugiej strony wasza europosłanka głosuje za tym, żeby Unia Europejska tych pieniędzy Polsce nie dawała. No, po pierwsze, panie redaktorze, to 6 maja jeszcze nie zawarliśmy formalnie koalicji, nie byliśmy wtedy jednorodnym bytem politycznym, to nastąpiło później. W trakcie negocjacji też nie uczestniczyła pani Róża Thun. Natomiast sama rezolucja absolutnie nie dotyczyła tylko i wyłącznie wypłat w ramach środków europejskich przeznaczonych na Krajowy Plan Odbudowy, tylko była powiązana z tym, co niestety ubolewamy nad tym, wyprawia polski rząd, jeśli chodzi o łamanie praworządności. To dotyczyło mechanizmu powiązania tego. Ubolewamy, że do dzisiaj ta refleksja wśród rządu Prawa i Sprawiedliwości nie przyszła. Pożyczają, zadłużają na wielki procent dzisiaj na różne potrzeby budżetowe pieniądze. Natomiast wielkie miliardy w Unii Europejskiej leżą i czekają na to, aż zostaną
tu zaobserwowane, ale zagwarantujemy to jako przyszły rząd. Dziękuję, dziękuję uprzejmie, czas upłynął. Ja będę bardzo mocno pilnował tego czasu dla wszystkich. Moje pytanie kieruję teraz do Dariusza Standerskiego, czyli do Nowej Lewicy. Lewica popiera program unijny Fit for 55, czyli to jest pakiet klimatyczny, unijny pakiet klimatyczny. Jego celem jest zmniejszenie w Unii Europejskiej do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych o 55% względem roku 1990, a osiągnięcie neutralności klimatycznej aż do roku 2050. Więc moje pytanie jest takie, jak państwo wytłumaczą ludziom, że dzięki lewicy będą musieli zapłacić 190 miliardów euro więcej w podatkach i różnych opłatach, bo tyle wyliczyli analitycy PKO, choćby dlatego, że na przykład od 2026 roku będziemy musieli płacić podatek od domów i nieruchomości za emisję gazów cieplarnianych, czyli już pierwsze opłaty i podatki będą na nas z tego tytułu wprowadzane. Jak to wytłumaczycie wyborcom? Czy popieracie ten projekt, a oni z własnej kieszeni będą musieli pieniądze wydać? Analitycy PKO obliczyli tę analizę w oparciu o szkodliwe dla Polski założenia rządu PiS. I miejmy wszyscy nadzieję, że ten rząd PiS przestanie rządzić po 15 października i będziemy mogli odblokować 260 miliardów złotych z Unii Europejskiej na inwestycje, między innymi w ocieplanie budynków, żeby polskie gospodarstwa domowe mogły zaoszczędzić na rachunkach za prąd i ogrzewanie, ponieważ Unia Europejska z jednej strony wprowadza przepisy, a z drugiej strony daje pieniądze na inwestycje, żeby się do tych przepisów dostosować. A PiS krzyczy, że nie chce tych przepisów, ale jednocześnie nie składa wniosków o te inwestycje. Dlatego my mówimy, że na zmianach, które są konieczne, nikt nie może stracić, a zmiany, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, są konieczne dla naszych dzieci i wnuków. Dziękuję uprzejmie. Teraz czwarte moje pytanie, czyli listę numer 4. Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Czarnecki. Zapytam o paliwo, bo od 1 stycznia 2023 roku VAT na paliwo skończyła się tarcza i podniesiony został z 8 do 23%. Od tego czasu dolar dosyć mocno podrożał. Cena ropy na rynkach światowych jeszcze jakiś czas temu była całkiem wysoka. Teraz niedawno zaczęła faktycznie spadać. Ale jakim sposobem ceny paliwa na stacjach państwowego koncernu Orlen, który jest nadzorowany przez rząd polski i Prawo i Sprawiedliwość, mogą spaść, gdy wszystko, co potrzebne do zakupu ropy i produkcji paliwa rośnie? Bo być może, tak się zastanawiam, może to być recepta dla wszystkich branż i całej gospodarki, i dla wszystkich przedsiębiorców, również tych prywatnych, bo jeśli ceny komponentów, dostaw, nie wiem, podatków rosną, mogą rosnąć, a cena produktu końcowego się utrzymuje albo spada, jest na niskim poziomie, czyli konsument jest zachwycony, przedsiębiorca, jak rozumiem, zarabia, bo Orlen też jest spółką, która powinna zarabiać, wszyscy są szczęśliwi. To może to jest recepta dla wszystkich przedsiębiorców według Prawa Sprawiedliwości. Ja jestem bardzo zadowolony jako odbiorca, ale jak i też mieszkaniec, który korzysta z Orlenu i muszę powiedzieć państwu, że tylko i wyłącznie tankuję na stacji Orlen paliwa. Ceny paliw ustala firma, która analizuje koszty, która jest firmą wytwarzającą dochód i firma, która przedstawia obecną cenę paliw na swoich stacjach, a sądzę, że inne firmy, które działają na terenie Polski, na terenie Unii Europejskiej, chętnie mogłyby się stosować do tych cen, jakie daje Orlen, ponieważ jest to symbol walki z inflacją, a wszyscy czekamy na to, żeby ta inflacja była mniejsza. Przypomnę, panie redaktorze, że był taki jeden magik, który mówił, że i 5 zł będzie po wyborach, jak wygra KO, cena benzyny na stacjach benzynowych, tylko nie wiem, czy na Orlenie. Dziękuję uprzejmie. Teraz swoje pytanie skieruję do przedstawiciela Konfederacji, czyli pan Ziemowit-Przebitkowski. Posłużę się tutaj cytatem z jednego z waszych prominentnych polityków, posłów jednocześnie. Mowa tutaj o Januszu Korwin-Mikke, który powiedział, że... I tu cytat. Jeśli dajemy kobietom prawo głosu, to nastąpi rozpad rodziny. Jeżeli my, mężczyźni, chcemy kogoś wybrać, to nasza sprawa. To my mamy decydować, a nie kobiety. Tutaj jest koniec cytatu.
Trochę to brzmi jak odmowa praw wyborczych kobietom. O co w tym wszystkim chodzi? O co chodzi Konfederacji? Jakie jest stanowisko Konfederacji, jeśli chodzi o prawa kobiet w Polsce? Szanowny panie redaktorze, ja mogłem strzelać w ciemno, że pierwsze pytanie, które do mnie się pojawi się właśnie w kontekście Korwina. Otóż pan Janusz Korwin-Mikke uprawia styl publicystyczny polityki i nie ma to żadnego związku z programem Konfederacji. Nasz program jest bardzo rozległy, Konstytucja Wolności. Każdy może sobie sprawdzić go na stronie internetowej. Jako jedni z nielicznych opublikowaliśmy ten program w całości. O rozwiązaniach programowych wolałbym dyskutować, a nie o tym, co jeden z wielu działaczy Konfederacji tu i ówdzie, prawda, w tym swoim stylu, który ma zamiar szokować, powie, bo to nie ma żadnego związku z rzeczywistością polityczną w Polsce, ani z tym, co my jako Konfederacja prezentujemy. Mamy wielu wspaniałych kandydatów i warto widzieć to, co oni mówią, a nie tylko jedna osoba. Dziękuję uprzejmie. I ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie w tej rundzie kieruję do przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, czyli będzie odpowiadał pan Jakub Rutnicki. Też będzie cytat. Ale zanim cytat, to może tytułem wstępu. Z jednej strony państwa lider, czyli Donald Tusk, mocno krytykuje obecny rząd za to, że ściąga do Polski ogromną liczbę migrantów. Podaje tutaj nawet liczbę 135 tysięcy. Aczkolwiek jeszcze w 2021 roku wiceprzewodnicząca Platformy Izabela Leszczyna mówiła tak. Brakuje nam rąk do pracy, dlatego musimy likwidować bariery w zatrudnianiu obcokrajowców. Obecnie potrzeby na rynku pracy, jak wszyscy wiemy, są jeszcze większe niż 2 lata temu. To dlaczego z jednej strony krytykujecie rząd za to, że przyjmuje migrantów do pracy, a z drugiej strony sami uważacie, że to jest po prostu konieczne, słowami pani Izabeli Leszczyny? Bo przede wszystkim PiS w tej chwili pokazuje swoje dziwne oblicze, pokazuje swoją hipokryzję. Z jednej strony straszy imigrantami, a z drugiej strony możemy kupić polską wizę na rynku czy też na targowisku w Afryce. I na to po prostu nie masz zgody, że rząd PiS-u stworzył przemysł. Nie ma ministra Wawrzyka, który był odpowiedzialny za te kwestie. Można było sprowadzić, PiS chciał sprowadzić, uwaga, 240 tysięcy nielegalnych emigrantów do Polski. I to jest ten skandal, szanowni państwo. A przez ten mur na granicy polsko-białoruskiej, uwaga, od lipca już przeszło ponad 30 tysięcy nielegalnych emigrantów. Tak, my potrzebujemy specjalistów, prawdziwych specjalistów. PiS nie ściąga specjalistów, PiS handluje wizami i w wyniku tego naraża nas wszystkich na wielkie niebezpieczeństwo. Bo to jest skandal, że PiS chce pytać w referendum o migrantów, a de facto chciał do Polski sprowadzić 250 tysięcy nielegalnych emigrantów arabskiego pochodzenia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Ja wyczerpałem swoje pytania do państwa. No, teraz jest czas na to, żebyście państwo wzajemnie sobie zadawali pytania. Może przypomnę reguły. Wylosowaliście państwo trzech wcześniej kontrkandydatów, którym te pytania zadacie. Ja będę państwu przypominał kolejność. Czas na zadanie pytania jest pół minuty. Adresat pytania ma minutę na odpowiedź. Później będzie jeszcze prawo do tego, żeby osoba pytająca miała jakiś komentarz czy ripostę do tego, co adwersarz odpowiedział. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Zaczynamy teraz może z drugiej strony, czyli pan Jakub Rutnicki będzie zadawał pytanie. Jako pierwszego wylosował pana posła Krzysztofa Czarneckiego. Tak, ja mam pytanie do pana posła, bo ludzie żyją drożyzną i chciałem się zapytać, jak to jest, że PiS przez ostatni czas zafundował Polakom gigantyczną drożyznę. Mamy największą inflację w Polsce, ludzie nie wiedzą, jak związać koniec z końcem, ale wy radzicie sobie świetnie, bo pisowscy działacze zarabiają gigantyczne miliony. Chociażby przypomnieć, szanowni państwo, że eksposeł Max Kraczkowski tutaj z Okręgu Pilskiego w PKO BP zgarnął, uwaga, 9 milionów złotych. Sobie miliony, Polakom drożyznę. Dlaczego to robicie? I będzie jedna minuta na odpowiedź. Proszę bardzo, pan Krzysztof Czarnecki. No, jestem zdziwiony, że pan takie pytanie zadaje, ponieważ za waszych czasów właściciele różnych firm, które były skoligacjone z działalnością państwową, a także przedstawiciele spółek Skarbu Państwa zarabiali więcej niż dzisiaj obecnie zarabiają przedstawiciele firm, które dzisiaj zarządzają tymi firmami w Polsce.
Inflacja jest wywołana różnymi wydarzeniami, które miały w ostatnim czasie miejsce. Mówimy tu o pandemii, o wojnie w Rosji. To przekłada się na to, że ta inflacja jest dość wysoka, jak i też przypomnę, że ponad 200 miliardów złotych w momencie, kiedy COVID wybuchł, kiedy gospodarka była zatrzymana, wpompowaliśmy po to, żeby utrzymać miejsca pracy. Dzisiaj te środki finansowe, które są w formie podwyższania zarobku, a za waszych czasów 5 zł było na godzinę, dzisiaj to już jest 28 zł na godzinę. To wskazuje na to, że my dbamy o Polaków, o ich bezpieczeństwo pracy i bytu. Dziękuję uprzejmie. Pan Jakub Rutnicki ma prawo do riposty, 30 sekund. No niestety nic o tej pisowskiej drożyźnie nie powiedzieliście, bo rzeczywiście Polaków boli każdego dnia, ile to wszystko kosztuje. Szanowni Państwo, warto wejść i zobaczyć, ile pisowscy działacze, które także tutaj są na sali, zgarniają. Szanowni Państwo, pisowskie tłuste koty 90 zarobiło przez ostatnie 8 lat, uwaga, blisko 400 milionów złotych. To jest wasza hipokryzja. Jeszcze raz, Polakom drożyznę, a sobie miliony. Dziękuję. Ja mam taką delikatną prośbę do Państwa, którzy siedzą po drugiej stronie, czyli wśród publiczności. Zasada jest prosta tej debaty. Panowie rozmawiają między sobą, nie z publicznością. Czyli nie odpowiadamy kandydatom. Obojętnie kto... Proszę o trzymanie się, szanowni Państwo, zasad. Obojętnie kto nie mówi, ja tego będę trzymał i będę zwracał uwagę. Kolejne pytanie, kolejna osoba, którą pan wylosował, pan Jakub Rutnicki, to jest Ziemowit Przebitkowski. Tak, cały czas, tak. Trzy pytania będzie pan miał, czyli teraz jest drugie pytanie. Odpowiada Ziemowit Przebitkowski, pytanie do Konfederacji. O kwestie światopoglądowe było to pytanie, bo szanowni państwo, Konfederacja to są tacy polscy talibowie, tylko ubrani w garnitury i warto o tym pamiętać. Ale chciałem pana zapytać o polityczne akty zgonu, które państwo wystawiali prezydentom polskich miast, między innymi prezydentowi Jaśkowiakowi, ale też zmarłemu prezydentowi Adamowiczowi. Czy właśnie taka polityka agresji to jest to, co chcecie zrobić i dlaczego palicie flagę europejską? I proszę powiedzieć tutaj jasno i stanowczo, czy jesteście za wyjściem Polski z Unii Europejskiej? Jedna minuta dla pana Ziemowita Przebitkowskiego. Szanowni Państwo, polityka agresji my widzimy tutaj na tej sali, kiedy ludzie prawie rzucają się sobie do gardeł. To nie jest sala plenarna, naprawdę ja proszę, żeby zachowywać pewien poziom. Tak samo jak ta przepychanka, którą przed chwileczką widzieliśmy, gdzie licytujecie się kto więcej kradł. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, nie ma obecnie tematu wychodzenia z Unii. Nikt takiego postulatu na poważnie w przestrzeni publicznej nie stawia. Natomiast trzeba patrzeć na Unię zdroworozsądkowo. Trzeba widzieć, że Polacy będą płacili coraz więcej, między innymi przez dyrektywę budynkową, między innymi przez rozszerzenie systemu ETS, również na paliwo, co Platforma Obywatelska i PiS i wszystkie partie sejmowe, które tutaj siedzą, popierają. I Konfederacja jako jedyna mówi, że trzeba zachować minimum asertywności wobec Unii Europejskiej. Dziękuję uprzejmie. Korzysta pan z prawa do riposty? Ja chciałem zaapelować do wszystkich osób, które naprawdę myślą o tym, aby głosować się na Konfederację. Nie róbcie tego. O stosunku do kobiet już słyszeliście. Oni chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Oni są antykobiecy. Mówią o tym, że kobieta jest po to, aby tylko rodzić dzieci. Więc szanowni państwo, to są osoby, które naprawdę trzeba się obawiać. Nie dajcie się zwieść, bo Konfederacja razem z PiS-em chce Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej. Dziękuję i ostatnie pytanie, które jest panu przyznane, czyli zadaje pan pytanie panu Krzysztofowi Paszykowi z trzeciej drogi, proszę. Bardzo dziękuję. Chciałem panu posłowi zadać pytanie dotyczące przedsiębiorczości i tego, co w tej chwili się dzieje. Widzimy, jak za rządów PiS-u coraz więcej przedsiębiorstw upada i coraz jest trudniej w tej chwili przedsiębiorcom związać koniec z końcem. Chciałem zapytać o pomysł PSL-u i trzeciej drogi na konkretne rozwiązania, które mają właśnie spowodować to, aby znowu praca w Polsce zaczęła się opłacać. Poczekajmy na zegar. Jedna minuta będzie dla pana.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Najlepiej o sytuacji polskich przedsiębiorców świadczą liczby. 200 tysięcy przedsiębiorców w zeszłym roku zniknęło z gospodarczej mapy Polski. Także w naszym regionie to wszystko za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Trzecia droga ma dwa bardzo konkretne rozwiązania z myślą o polskich przedsiębiorcach. Po pierwsze, postulowany projekt dobrowolnego ZUS-u. Jest ci ciężko, możesz zawiesić tą spłatę ZUS-u. Na naszej liście w okręgu 38 jest dwóch przedsiębiorców. Pan Jarosław Maciejewski i pan Adam Luboński, lider Polski 2050. Oni są gwarantami tego, że to wprowadzimy. I drugi mechanizm, który również wyniknął z naszych rozmów i spotkań z przedsiębiorcami. VAT płatny dopiero od zapłaconej faktury. Wiele firm na tym poległo, dzisiaj zbankrutowało, że niestety faktura niezapłacona, obowiązek płatności VAT zniknął. Jesteśmy reprezentantem przedsiębiorców, będziemy reprezentować ich interes. Czas upłynął. Czas 30 sekund, prawo do komentarza ma Jakub Rutnicki. To są oczywiście dobre projekty i takie rozwiązania trzeba wspierać. To jest rzecz oczywista, ale też, szanowni państwo, nie wiem, czy państwo wiedzą, za rządów PiS-u przez ostatnie 8 lat zlikwidowano w Polsce ponad 100 tysięcy małych polskich sklepów. PiS często mówi o gospodarce, a tak naprawdę doprowadza jej ją do niszczenia. I warto o tym pamiętać i warto stawiać na rozwiązania i konkrety, które przedstawiają posłowie opozycji. Dziękuję uprzejmie. Pula pytań pana Jakuba Rutnickiego wyczerpana. Trzy pytania będzie zadawał teraz pan Ziemowit-Przebitkowski. W losowaniu przypadł panu jako pierwszy Jakub Rutnicki i to on będzie odpowiadał na pańskie pytanie. Platforma Obywatelska w Parlamencie Europejskim popiera niekorzystne rozwiązania unijne, o których przed chwileczką powiedziałem, między innymi rozszerzenie systemu ETS, które sprawi, że Polacy będą płacili więcej za paliwo, więcej za przeloty samolotami. Jednocześnie poseł Rutnicki tylko w roku 2022 wylatał za 40 tysięcy złotych za nasze pieniądze. Być może pan poseł chciałby się wytłumaczyć wyborcom z tego faktu. Proszę uprzejmie, jedna minuta dla pana. Posłowie dojeżdżają do Warszawy albo pociągiem, albo latają samolotem. Nie jestem rekordzistą, to rekordziści raczej są ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości. Także z tym tutaj zdaję sobie sprawę, że w taki sposób działamy. Ale jeżeli chodzi tutaj o pana pytanie dotyczące tego, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do kwestii zagadnień europejskich. No, szanowni państwo, my jesteśmy członkami... Nie o to pytałem, panie pośle. My jesteśmy członkami Unii Europejskiej. To za rządów Platformy Obywatelskiej wynegocjowano rekordowy budżet, dzięki czemu nasz kraj fantastycznie się rozwija i myślę, że o tym powinniśmy pamiętać. A to, co pan robi w tej chwili, zadając tego typu pytania, to jest próba dyskredytacji funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. I to jest ten wielki problem. My powinniśmy twardo walczyć tam o własne interesy, ale twardo o nie zabiegać. Państwo próbujecie dyskredytować to, abyśmy my w przyszłości, wy, ręka w rękę z PiS-em, Polskę wyprowadzili z Unii Europejskiej. Czas upłynął. Pan Ziemowit-Przebitkowski oczywiście ma prawo do riposty. Poczekamy na zegar 30 sekund. To nie jest próba dyskredytacji naszej obecności w Unii Europejskiej, tylko pana jako posła, który uprawia kradzież w białych rękawiczkach, dlatego że Polakom chcecie podwyższać ceny biletów lotniczych, a sami latacie jako jaśnie panowie na potęgę. Szanowni państwo, właśnie o to chodzi tym ludziom. Licytować się, kto kradł więcej. Czas z tym w końcu skończyć i tylko Konfederacja może to zakończyć. Dziękuję bardzo. Nie krzyczy. Dziękuję uprzejmie. Kolejne pytanie pan Ziemowit-Przebitkowski zadaje. To już to drugie pytanie. Tą drugą osobą, którą pan wylosował, jest Dariusz Standerski z Nowej Lewicy. Bardzo proszę o pytanie. Lewica ma w swoim programie likwidację umów śmieciowych, co jest o tyle interesujące, że 36 na 44 członków klubu Lewicy w 2022 roku wykorzystywała tę formę zatrudnienia w swoich biurach. Niektóre oczywiście za bardzo niskie stawki. I również w Lewicy jest największy udział parlamentarzystów, którzy wyczerpali kilometrówkę. Jak to się ma do państwa ideologicznego podejścia do emisji pojazdów spalinowych? Dziękuję. Poczekajmy tylko na zegar. Pan Dariusz Standerski będzie miał jedną minutę na odpowiedź.
W naszym programie mamy likwidację umów śmieciowych, co oznacza, że jeżeli jest praca wykonywana pod nadzorem, zgodnie z kodeksem pracy, to należy traktować jako umowę o pracę. A jeżeli jest wykonywane zlecenie lub dzieło z kodeksu cywilnego, gdzie strony są równe, to należy podpisywać umowę o dzieło lub zlecenie. Mam nadzieję, że pan zrozumie te różnice pomiędzy kodeksem cywilnym a kodeksem pracy. Natomiast, żeby to egzekwować, chcemy zwiększyć budżet Państwowej Inspekcji Pracy o 25%, bo dzisiaj Państwowa Inspekcja Pracy jest mniej dofinansowana niż IPN. I to musi się zmienić, ponieważ praca musi być chroniona, a zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy muszą mieć pewność tego, że przepisy BHP, przepisy kodeksu pracy będą wykonywane. I dlatego gwarancja podwyższenia budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. Dziękuję. Komentarz Ziemowit-Przebitkowski. Jeśli pan korzysta, to 30 sekund. Rozumiem, czyli praca ma być chroniona pod warunkiem, że to akurat lewica nie zatrudnia tych pracowników. Szanowni państwo, to jest kolejny przykład hipokryzji wszystkich z tych czterech partii, które przykrojcie od kilkunastu już lat łupią i wszystkich z państwa, i mnie również. I dlatego raz jeszcze apeluję, żeby nie dać się zmanipulować, tylko pójść i głosować właściwie, powiedzieć w końcu stop. Dziękuję. I ostatnie pytanie, które pan Ziemowit-Przebitkowski zada. Wylosowanym jest pan Przemysław Pochylski z Bezpartyjnych Samorządowców. Na Dolnym Śląsku rządzicie państwo razem z PiS. Czy po ewentualnym dostaniu się do Sejmu macie zamiar, tak samo jak wszystkie partie parlamentarne tutaj, być dostawcami organu PiSowi? Czekamy na zegar. Będzie odmierzę jedną minutę dla pana Przemysława Pochylskiego. Proszę uprzejmie. Szanowny panie, bezpartyjni samorządowcy bardzo dobrze radzą sobie w samorządach zarówno z PiS-em, przykładem jest tutaj samorząd pilski. Powiat pilski w ostatnich latach bardzo wiele poczynił w kwestii remontów dróg, remontów szpitali, wiele innych inwestycji dzięki dobrej współpracy z samorządowcami z PiS-u. Bardzo dobrze bezpartyjni samorządowcy również radzą sobie w samorządach z Platformą Obywatelską, obecnie Koalicją Obywatelską. Wydaje mi się, że pytanie, które ma na celu ukierunkowanie jakby przyszłej naszej koalicji, czy też jak tutaj się czasami powtarza, że jesteśmy przystawką PiS-u, jest nietrafione. Z tego względu, że funkcjonowanie samorządów lokalnych jest bezwzględnie potrzebne przy dobrej współpracy z rządem centralnym. Oczywiście ujmując od tego centralizację, czyli trzymając się swoich małych ojczyzn. Dziękuję uprzejmie. 30 sekund Ziemowit-Przebitkowski ma na komentarz. Proszę uprzejmie. Szanowni państwo, ja przypomnę szybciutko, że wbrew propagandzie partii opozycyjnych w kierunku Konfederacji, Konfederacja jest jedyną siłą polityczną, która nie dostarczyła ani posła PiS-owi. Wszystkie pozostałe partie w jakiś sposób były dawcami organu dla PiS-u, które przedłużyły istnienie tego rządu. Dziękuję uprzejmie. Pula pytań, które miał pan Ziemowit-Przebitkowski, jest wyczerpana. Teraz trzy pytania będzie zadawał pan Krzysztof Czarnecki. Pierwszym wylosowanym, który będzie odpowiadał, jest po sąsiedzku Ziemowit-Przebitkowski. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie do pana. Polacy muszą w swoim kraju czuć się bezpiecznie, mieć godne wynagrodzenie pracując w polskich firmach, przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni 65 lat, korzystając z jesieni życia. Konfederacja głosowała przeciwko referendum. Część się wstrzymała. No mam nadzieję, że u was nie obowiązuje, że każdy indywidualne ma zdanie. Chciałem się zapytać, czy popieracie referendum, czy będziecie przeciwko referendum? Dziękuję. Czas upłynął. Jedna minuta dla pana Przebitkowskiego.
Ale to pytanie jest zadane za późno, dlatego że referendum już zostało przegłosowane i ono będzie. Dlatego nie ma znaczenia, czy my jesteśmy za, czy przeciwko referendum. Natomiast uważamy, że to referendum miało cel czysto polityczny, żeby ustawić narrację podczas kampanii wyborczej, tak jak wymyślił sobie rząd. My jesteśmy przeciwni wykorzystywaniu tak poważnych narzędzi jak referendum, czy inne narzędzia demokracji bezpośredniej, jako zabawki polityki rządowej. Dlatego głosowaliśmy przeciw i uważamy, że zostało to źle zorganizowane. I w ten sposób referendów po prostu nie powinno się wykorzystywać. Natomiast jeżeli chodzi o udział w referendum, to uważamy, że każdy ma swoją głowę. Jeżeli będzie chciał wziąć w nim udział, to niech weźmie udział. Jeżeli nie, to nie. Dziękuję. Pan Krzysztof Czarnecki, 30 sekund. Dziękuję bardzo. No, sądziłem, że jednoznacznie pan wskaże na to, aby Polacy wzięli udział w referendum, bo to jest wola narodu, która będzie dotyczyła rządu następnego, który po 15 października zostanie utworzony w Polsce. I trochę się dziwię, że z jednej strony jesteście przeciwko, dzisiaj pan mówi, że już ustawa została podjęta dzięki większości w Sejmie, a z drugiej strony pan mówi, że jest wolna każdego z nas, aby wziął udział w referendum czy nie. Chciałem usłyszeć od pana, żeby Polacy szli i wzięli udział w referendum. Dziękuję uprzejmie. Drugie pytanie, pan poseł Krzysztof Czarnecki, adresatem pytania Przemysław Pochylski, bezpartyjni samorządowcy. W ostatnim okresie czasu rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył ogromne środki finansowe dla samorządów po to, aby nie różnicować Polskę na Polskę A i Polskę B. Z tego korzystają małe samorządy. Wiele jest inwestycji budowanych dróg, kanalizacji, szkół, boisk. I te środki finansowe są przez samorządy celowo wydatkowane na zasadzie prostego wniosku złożenia, nie tak jak środki unijne. Chciałem się dowiedzieć od pana, czy wy będziecie kontynuować tą linię rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Jedna minuta i proszę o trzymanie się czasu. Szanowny panie pośle, szanowni państwo. Fakt jest taki, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości środków do powiatu czy do samorządów lokalnych wpłynęło zdecydowanie więcej. Natomiast i tak mamy do czynienia, można powiedzieć, z taką pełzającą centralizacją systemu, ponieważ fundusze, za które są odpowiedzialni wojewodowie jako przedstawiciele rządu w terenie, mają zbyt duży margines decyzyjności w wydatkowaniu tych środków. Nie zmienia to jednak faktu, że współpraca na niwie samorządu powiatowego pilskiego i samorządowców, posłów ziemi pilskiej była bardzo efektywna i przyniosła bardzo wiele, można powiedzieć, na skalę Polski nawet inicjatyw i inwestycji, tak jak na przykład budowa hali sportowej, remont szpitala pilskiego, budowa dróg ekspresowych, dróg lokalnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, że zmieścił się pan w czasie. 30 sekund, prawo do komentarza. Korzysta pan oczywiście, rozumiem. Chciałbym podziękować za zauważenie, że te środki finansowe były celowo przeznaczone do samorządów i zrealizowano bardzo dużo inwestycji, w tym właśnie w powiecie pilskim. Ale chciałbym też wszystkim państwu powiedzieć, że te środki finansowe, które otrzymywały samorządów za czasów PO, to samorządy musiały 20, nieraz 40 lat wydatkować, aby taki cel inwestycyjny, który w ciągu ostatnich 4 lat za rządów Prawa i Sprawiedliwości został zrealizowany w samorządach. Dziękuję uprzejmie. Wylosował pan również Jakuba Rutnickiemu, któremu zada pan pytanie trzecie i ostatnie. Bardzo proszę. Powtórzę to pytanie, które zadałem panu Ziemieńcowi. Polacy muszą w swoim kraju czuć się bezpiecznie, mieć godne wynagrodzenie, pracując w polskich firmach, przechodzić na emeryturę kobiety w wieku 60 lat, mężczyźni 65 lat, korzystając z jesieni życia. Mam pytanie, ponieważ zagłosowaliście przeciwko referendum i teraz namawiacie obywateli, aby nie brali udziału w referendum. Dlaczego?
Bo referendum jest po prostu pisowską ściemą, szanowni państwo. Nie dajcie się nabrać na to referendum, bo w niedzielę będziemy głosować za tym, czy jesteście dalej, aby w Polsce była gigantyczna drożyzna, którą zaserwował wam PiS. Czy jesteście za tym, aby dalej pisowskie tłuste koty miały się świetnie, a wy płacicie tak horrendalne rachunki, szanowni państwo. O tym będą te wybory. Przecież tak naprawdę to referendum tylko i wyłącznie jest po to, aby wprowadzić zamieszanie, aby wprowadzić chaos, szanowni państwo, ale też, jeżeli będzie sytuacja taka, szanowni państwo, że będziecie brali tą kartę, zagłosujcie, jak uważacie. Ale najważniejsze referendum to jest karta wyborcza, szanowni państwo, w której w tym dniu, 15 października, trzeba powiedzieć PiS-owi do widzenia, koniec tych partaczy, chcemy Polski praworządnej, otwartej, uczciwej, a złodziejom, którzy między innymi siedzą na tej sali, powiedzmy już dość. Dziękuję uprzejmie. 30 sekund na ripostę ma pan poseł Krzysztof Czarnecki. Proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Proszę państwa, przykład tłustych kotów. Moje przeloty 0 zł, pana Rutniczego 40 tysięcy zł. Także, proszę państwa, macie możliwość udzielenia sobie odpowiedzi, kto korzysta z przywilejów. Przywilejem narodu jest branie udziału w referendum. To PO, PSL kiedyś mieli taką wizję, aby pracować do śmierci i dzisiaj chcą wam to przedłużyć. Dziękuję uprzejmie. Ja ponownie apeluję do państwa zgromadzonych tutaj w sali, aby nie wymieniać się poglądami z kandydatami, kiedy odpowiadają. Dobrze, teraz pan Dariusz Standerski będzie zadawał swoje pytania. Wylosował pan pana, no też po sąsiedzku, Krzysztof Paszyka, więc proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. PiS, jak widać, zapomniał już o rolnikach, także w tej debacie z ust pana Krzysztofa Czarneckiego ani razu takie pytanie lub stanowisko nie padło. A chciałem zapytać właśnie o te propozycje dla rolnictwa, jeżeli chodzi o dopłaty do ubezpieczeń rolniczych, które dzisiaj kończą się w połowie roku, jeżeli chodzi o walkę z suszą, jeżeli chodzi o walkę z ASF. Te wszystkie problemy dotykają naszego regionu. Jaki jest pomysł trzeciej drogi, żeby to rozwiązać? Przede wszystkim czas jedna minuta, za chwilkę proszę. Trzecia droga tu w Okręgu Pilskim ma dwóch wspaniałych rolników na swojej liście. To jest Dominik Bednarek i Rafał Gdaniec. Oni będą dobrze pilnować, żeby te interesy rolnicze były prowadzone tak jak trzeba. Przede wszystkim dzisiaj, co jest kluczową zmorą polskiego rolnictwa i wielkim wyrzutem sumienia PiS-u. To jest dopuszczenie na gigantyczną skalę importu nie tylko ukraińskiego zboża, ale mleka, dzięki czemu złoty 50 jest litr mleka w skupie. Mrożone warzywa, mrożone owoce z Ukrainy za sprawą PiS-u zasypały polskie magazyny. Od półtora roku leży ustawa o ochronie polskiego rolnictwa. PiS, szanowni państwo, mrozi ustawę, która wprowadzała dwa rozwiązania. Korytarz tranzytowy, aby ta żywność ukraińska mogła wyjeżdżać poza granice Unii Europejskiej i system kaucji. Jest pytanie, które stawiam tu dzisiaj publicznie. Dlaczego przez półtora roku PiS, który wyzyskuje rolników, nie był w stanie tej ustawy procedować w Sejmie? Dziękuję uprzejmie. Dariusz Standerski będzie miał 30 sekund na komentarz. Bardzo proszę. Moim zdaniem to jest pokaz wielkiej nieudolności, że PiS, mając swojego komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, nie mógł załatwić na przykład wyrównania dopłat z Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenia rolnicze, my mówimy jasno, 1 mld złotych więcej na ubezpieczenia. Nie może być tak, że w połowie roku brakuje tych pieniędzy. 250 milionów złotych więcej na walkę z ASF opartą o naukowe badania, a nie na programy robione na ostatnią chwilę w Ministerstwie Rolnictwa. Dziękuję. 30 sekund. Proszę się trzymać czasu. Wylosował pan Jakuba Rotnickiego. Proszę uprzejmie o pytanie. Kolejna wielka nieobecna naszej dzisiejszej dyskusji, czyli edukacja. Edukacja dzisiaj mocno zideologizowana przez ministra Czarnka. Edukacja, która ma coraz więcej formalności, coraz mniej czasu na naukę, coraz mniej czasu na aktywność fizyczną młodych ludzi. Jaki jest pański pomysł na to, żeby te szkoły po pierwsze odczarnkować,
a po drugie, żeby dać więcej czasu na uczenie tych rzeczy, które są dzisiaj naprawdę ważne. Proszę o pilnowanie czasu. Jedna minuta na odpowiedź. Bardzo dziękuję za to pytanie. Przede wszystkim musimy wrócić do prestiżu nauczyciela i to, co trzeba zrobić, to co mówimy w konkretach dotyczących 100 dni. To jest podwyżka co najmniej 30% do każdego etatu nauczycielskiego, minimum 1500 zł. Ale przede wszystkim musimy skończyć z koszmarem odrabiania zadań domowych. Musimy przejść do tego, aby nasze dzieci, szczególnie w szkołach podstawowych, uczyły się projektowo. One nie mają wkuwać na pamięć. One mają właśnie dyskutować, one mają być krytyczne i my musimy zrobić to, co zresztą pan poseł powiedział, odpolitycznić szkołę. Naprawdę to, co zrobił Czarnek, spowodowało to, że polski nauczyciel jest świetnym specjalistą, ale ma gigantyczne ilości ograniczeń, a jeżeli chodzi o kwestię aktywności, bo to jest rzecz kluczowa, musimy dalej inwestować w infrastrukturę sportową i doprowadzić do tego, żeby WF w klasach 1-3 był uczony przez nauczycieli WF-u. Dziękuję uprzejmie. 30 sekund. Prawo do komentarza ma Dariusz Standerski. Wspólnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego złożyliśmy projekt ustawy właśnie o podwyżkach dla nauczycieli. Mam nadzieję, że PiS po 15 października nie będzie miał już większości, żeby blokować tę ustawę, przez którą dzisiaj mamy 23 tysiące wakatów wśród nauczycieli, a płaca minimalna dogania płacę nauczycielską. Szkoły potrzebują inwestycji, szkoły potrzebują uwolnienia programów nauczania opartego na specjalistach, a nie od specjalistów od programów Villa Plus. Dziękuję. I ostatnie pytanie. I ponownie tak traf chciał, że wylosował pan sąsiada. Tym razem to Krzysztof Czarnecki będzie odpowiadał na pańskie pytanie. Panie pośle, ja dzisiaj oglądałem wystąpienie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Niestety pół godziny szczucia, obrażania i zero propozycji programowych, a tymczasem 500 000 ludzi, którzy pracują, są w skrajnym ubóstwie. 400 tysięcy dzieci jest dzisiaj w skrajnym ubóstwie i ta liczba rośnie. Dlaczego, panie pośle, nie mówicie o waszych propozycjach programowych? Czy, panie pośle, jesteście już zmęczeni władzą po tych 8 latach? Dziękuję. Jedna minuta będzie dla pana Czarneckiego. Bardzo proszę. Chciałbym podziękować panu, że pan wysłuchał pana premiera Morawieckiego, bo przynajmniej pan się dowiedział, jaka jest obecnie sytuacja w Polsce. A przypomnę, że za dawnych czasów zarabiało się 3-4 zł czy 5 zł maksymalnie. Przypomnę, że bezrobocie to było ponad 2 miliony osób. Przypomnę, że młodsze pokolenie wyjechało za granicę i dzisiaj niestety tam się rodzą dzieci, a w Polsce jest tych urodzeń coraz mniej. Przypomnę, że współpracowaliście ze stroną wschodnią i tęsknicie za tym, bo nawet przeciwko barierze, która na Białorusi była stawiana na granicy polsko-białoruskiej, my pomimo tych różnych trudności, które są dzisiaj i zawirowań na świecie, dajemy gwarancję bezpieczeństwa Polakom, dajemy gwarancję zarobienia Polakom, bo bezrobocie jest najniższe w całej Unii Europejskiej i ta sytuacja gospodarcza Polski nigdy nie była tak chwalona, jak dzisiaj Unia Europejska dziękuję. Ocenia. Dariusz Standerski, oczywiście 30 sekund prawo do komentarza. Proszę uprzejmie. Bardzo dziękuję, panie pośle, za tę odpowiedź, bo dokładnie potwierdził pan moją tezę, bo nie przedstawił pan żadnego pomysłu na następne 4 lata, żadnej propozycji. Mówił pan tylko o przeszłości i dokładnie powtórzył pan słowa pana premiera Morawieckiego. Jesteście już naprawdę zmęczeni władzą, nie mając żadnych propozycji programowych, a polityka społeczna, która daje właśnie skrajną biedę ludziom, którzy pracują, niestety zbankrutowała, tak samo jak niestety polityka bezpieczeństwa, bo... Dziękuję. Z rakietami. Dziękuję uprzejmie. Czas na pana posła Krzysztofa Paszyka. Macie państwo szczęście do sąsiadów. Przemysław Pochylski będzie odpowiadał na pańskie pytanie. Niektórzy mówią na was pisoscy samorządowcy. Wymiana uprzejmości z posłem Czarneckim dowodzi temu, że to nie jest przypadek. Mam pytanie. Dlaczego nie protestowaliście, jak rząd PiS-u niczym salami okrawał samorządy z kompetencji, okrawał z kolejnych środków finansowych? Piła jest doskonałym przykładem, jak traci budżet, jak uciekają dochody własne w wyniku działalności rządu PiS-u. Dlaczego nie krytykowaliście tego? Dziękuję. Będzie czas na odpowiedź. Jedna minuta.
Jeżeli szanowny pan poseł pyta mnie jako osobiście, mogę panu odpowiedzieć osobiście, ponieważ jeżeli pyta pan jako bezpartyjni samorządowcy, to jesteśmy dopiero od kilku lat funkcjonujemy, więc nie mogliśmy w tym czasie odnieść się do tych kwestii. Natomiast osobiście mogę panu powiedzieć, że sam jestem zatroskany tym, że dochodzi do, tak jak wcześniej wspomniałem, pełzającej centralizacji i nikt tego by nie chciał, aby samorządy straciły na sile, na wartości. Nie wiemy, oczywiście wybory mogą się różnie rozegrać. Może za chwilę koalicja kosmiczna, którą by chcecie tworzyć z Lewicą i z Platformą będzie rządziła i też będziecie chcieli centralizować. Niech pan mi da skończyć, przepraszam. To jest niebezpieczeństwo, szanowni państwo, i każda władza w Polsce, praktycznie od SLD, UP, poprzez PSL, Platformę, zawsze miała chęci do tego, żeby urwać coś z tego tortu samorządowego i żeby swoje ideologiczne i propagandowe kwestie przemycać lub promować się. Dlatego boimy się o to i dziękuję, że pan o to zapytał. Dziękuję uprzejmie. Proszę, żeby panowie sobie nie przerywali wzajemnie. Jest czas na pytanie, jest czas na odpowiedź, jest czas na ripostę. Teraz ma pan swój czas. Ależ pan unikał odpowiedzi na to pytanie. To właśnie w ostatnich latach, kiedy już funkcjonowaliście jako bezpartyjni samorządowcy, właśnie degradacja dochodów własnych samorządów następowała, odbieranie kompetencji. Dzisiaj w samorządach jest tak, że na kolanach albo samorządowiec pójdzie po pieniądze do posła PiS-u, albo ich nie dostanie. Patologia jest zabijanie samorządowców, a wy przeciwko temu nie protestowaliście. To jest wyrzut wielki dla was. Dziękuję uprzejmie. Kolejne pytanie pan poseł Krzysztof Paszyk zadaje posłowi Krzysztofowi Czarneckiemu. Jak wiemy, potencjalnym koalicjantem PiS-u jest Konfederacja. Wynika to z wszelkich układów. Pytanie, czy dobrze się pan czuje ze słowami lidera Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego, który pochwalał pedofilię. Wielokrotnie o tym mówił. Dzisiaj Polacy są zbulwersowani aferą Pandory. Czy pan się dobrze czuje z myślą o sojuszu politycznym z Konfederacją? A panie przedstawicielu Konfederacji, kogo podpisy się znalazły na wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o ograniczeniu praw kobiet? Czas upłynął. Pan poseł Krzysztof Czarnecki odpowiada. Takie reguły gry, proszę. No, nie chciałbym, aby pan układał scenę polityczną i żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości już miał konkretnego koalicjanta. Myślałem, że pan taką ofertę złoży, no ale okazało się, że nie. Przypomnę państwu, że tyle co środków finansowych zostało przekierowanych do rolnictwa, do małych miejscowości, do samorządów, działalności prospołeczną, dla emerytów wsparcie, dla rodzin polskich, 500+, będzie 800+. Nigdy takich środków finansowych nie było. I te ugrupowanie polityczne, które widzi taką wizję kontynuacji gospodarki, rozwoju gospodarki Polski, jak i też działalności prospołecznej, to jest przyszły koalicjant Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Krzysztof Paszyk, prawo do 30-sekundowej riposty. Proszę uprzejmie. Szkoda, że pan poseł Czarnecki unika odpowiedzi, komentarz na propedofilskie wypowiedzi Korwina-Mikke, lidera potencjalnego koalicjanta. Natomiast chcę powiedzieć, że posłowie Konfederacji złożyli swoje podpisy, szanowni państwo, pod tym haniebnym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który zabrał prawa kobietom. To posłowie Konfederacji wsparli wtedy PiS, także tu macie koalicjantów. Dziękuję. Jeszcze ostatnie pytanie, proszę nie odkładać mikrofonu. Zadaje je pan Dariuszowi Standerskiemu z Nowej Lewicy. W programie Trzeciej Drogi jest projekt dziedziczenia emerytury dla tych emerytów, z myślą o tych emerytach, którzy znaleźli się w skrajnej biedzie, a mamy tu pogłębiające się ubóstwo, mówią o tym dane GUS-u. Chciałem zapytać przedstawiciela Lewicy, czy możemy na ten projekt, jeśli chodzi o dziedziczenie emerytury, liczyć, jeśli chodzi o poparcie Lewicy w przyszłym Sejmie. Dzisiaj, kiedy w małżeństwie odchodzi jedna ze stron, czy to mąż, czy żona, poza oczywiście osobistym bólem, rachunki często pozostają tak samo wysokie. Mieszkanie trzeba utrzymać, rachunki za prąd, w większości to są ceny stałe. I dlatego Lewica proponuje wprowadzenie renty wdowiej, co oznacza wybór jednego ze świadczeń renty rodzinnej
po zmarłym lub swoje emerytury i dodanie połowy drugiego świadczenia. Tak, żeby te składki wypracowywane przez całe życie, przez ponad często 40 lat, nie odchodziły razem z tą drugą połówką i żeby śmierć jednej osoby nie oznaczała skrajnego ubóstwa tej drugiej. Ponadto proponujemy również wprowadzenie emerytur stażowych, ponieważ nie może być tak, że ktoś pracuje od zawodówki 45 lat i dalej nie może przejść na emeryturę tylko dlatego, że ma 64 lata. Dziękuję. Trzydzieści sekund, prawo do komentarza. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Trzynastka i czternastka, która jest wypłacana przez obecny rząd, nie przeciwdziała sytuacjom, które widzimy w polskich aptekach, gdzie emeryci odchodzą z kwitkiem, bo nie stać ich na leki. Cieszę się, że wspólnie w Sejmie przyszłej kadencji poprawimy nie propagandowo, ale realnie byt wszystkim emerytom i dzisiaj zobowiązujemy się, że tą sferę ubóstwa wśród emerytów będziemy likwidować. Dziękuję uprzejmie. Koniec pytań pana Krzysztofa Paszyka. Teraz trzy pytania zada Przemysław Pochylski. Pierwszym wylosowanym był Dariusz Standerski. Szanowny panie, wybory rządzą się swoimi prawami. Każde ugrupowanie ma prawo obiecywać bardzo wiele. Wy obiecujecie bardzo wiele, ponieważ budżet, który będzie musiał być przeznaczony na wasze obietnice, jest 200 ponad miliardów złotych z polskiego budżetu, co jest nie do zrealizowania. Ja mam pytanie dotyczące pełnego wynagrodzenia na przebywaniu na chorobowym dla pracowników. Kto ma to za to zapłacić? ZUS czy pracodawca? Niestety, zadając pytanie, pan skłamał, ponieważ powiedział pan, że te wszystkie środki mają pochodzić z polskiego budżetu, a znaczna część programu Lewicy ma konkretne finansowanie i są to środki na Krajowy Plan Odbudowy blokowane dzisiaj przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mamy to dokładnie policzone. Zapraszam do lektury całego programu Lewicy. Przyda się jeszcze przed wyborami. Może pan zmieni swoją decyzję nad urną wyborczą. Natomiast jeżeli chodzi o 100% wynagrodzenia na chorobowym, rzeczywiście dzisiaj często jest tak, że chorzy ludzie przychodzą do pracy, ponieważ wiedzą, że obetnie im się te 20%, jeśli pójdą na chorobowe, te brakujące na bardzo drogie kredyty mieszkaniowe, te brakujące na bardzo wysokie rachunki. I we współpracy z Radą Dialogu Społecznego ustalimy terminy wypłaty od budżetu państwa, bo tutaj dialog jest ważny z przedsiębiorcami i pracownikami. Dziękuję. 30 sekund oczywiście, proszę. Nie bardzo rozumiem. Chora osoba przychodzi do pracy, chce mi pan powiedzieć? Tak? Aha. Okej. Okay. Szanowni państwo, wielu z nas jest przedsiębiorcami, jestem przedsiębiorcą, na sali też są przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników. Proszę sobie wyobrazić hipotetycznie, że osoba będąca na chorobowym będzie dostawała 100% wynagrodzenia. Jak wiele będzie symulacji, jak wiele będzie nadużyć, jak wiele problemów się z tego wywiąże, a poza tym budżet tego nie jest w stanie udźwignąć. Jedna z waszych obietnic, która jest nie do zrealizowania. Dziękuję bardzo. Ja jestem strażnikiem czasu i staram się sumiennie wywiązywać z tego obowiązku. Kolejne pytanie, możliwość zadania pytania dla pana oczywiście, odpowiada Krzysztof Paszyk. Szanowny panie pośle, analizując państwa program również natrafiłem na dosyć ciekawą i kontrowersyjną propozycję. Otóż chcecie wypłacać chorym z NFZ-u, którzy będą oczekiwać dłużej niż 60 dni na wizytę u lekarza specjalisty. Właściwie nie chorym, tylko lekarzom z prywatnych gabinetów za leczenie tych osób. Skąd chciałby pan wziąć pieniądze na tak horrendalne kwoty wręcz? Jak rozumiem. Momencik, poczekamy na jedną minutę i będzie ją pan miał za chwilę. To ja się dziwię, że pan jest zbulwersowany dzisiaj próbą zaradzenia sytuacji, gdzie pacjent także w naszym regionie 2-3 lata czeka na wizytę u specjalisty. Do tego doprowadził obecny rząd, z którym pan ma bardzo dobre relacje. My proponujemy bardzo proste rozwiązanie dzisiaj. To znaczy gwarancja udziału w leczeniu w ciągu 60 dni w publicznej służbie zdrowia. Jeśli przez te 60 dni nie przyjmie państwa lekarz specjalista, Narodowy Fundusz Zdrowia pokryje
koszt wizyty u lekarza specjalisty prywatnie. Dosyć dzisiaj śmierci pacjentów, którzy nie doczekali wizyty u lekarza specjalisty. Dosyć tego bałaganu w służbie zdrowia. Polacy mają prawo zapisane w konstytucji, który podeptał rząd PiS-u. Prawo do opieki medycznej. Dzisiaj z tym jest fatalnie. Dziękuję. Tak, oczywiście 30 sekund jest dla pana. Szanowni państwo, zwykłe mechanizmy rynkowe sprawią, że dzięki tutaj, mam nadzieję, że to się nie zrealizuje, temu postulatowi, wizyty w gabinetach prywatnych pójdą w górę o 2-3-krotnie, cena się zwiększy. Natomiast cały czas zarzucacie nam państwo tą współpracę z PiS-em. Tak, współpraca jest bardzo dobra, bo dzięki działaniu samorządowców oraz posłów ziemi pilskiej zbudowaliśmy 20 przyszpitalnych poradni, które właśnie zapewniają tym ludziom możliwość wizyt u lekarzy specjalistów, czego wy nie zrobiliście. Dziękuję. Przez 5 lat. Dziękuję. I ostatnie pytanie. Przemysław Pochylski będzie je zadawał. Ziemowit Przebitkowski, Konfederacja odpowiada. Szanowny panie, temat szedł na zdrowie. Ja mam takie pytanie. Jak Konfederacja zapatruje się na zatrważające wyniki dotyczące zdrowia dzieci i młodzieży, zdrowia psychicznego przede wszystkim? Czas, jedna minuta będzie dla pana. Proszę uprzejmie. Pytanie jest dość niesprecyzowane, więc trudno udzielić konkretnej odpowiedzi. Natomiast należy zauważyć, że w wielu aspektach rzeczywistość nas wyprzedza. Mam na myśli, ja zajmuję się cyfryzacją, mam na myśli chociażby korzystanie z nowoczesnych technologii przez dzieci, przez bańkowanie, przez algorytmy ludzi, bardzo młodych ludzi, albo wpędzanie w kompleksy młodych dziewczyn, które nigdy nie będą wyglądały tak, jak wyglądają te dziewczyny po filtrach. Więc jest to istotne zagrożenie i jest to temat, którym niewątpliwie psychologia musi zajmować się z najwyższą ostrożnością i z najwyższym priorytetem, z tego względu, że te kwestie są postępujące, a tematyka nie do końca jeszcze przebadana, choć również jeden z moich instytutów współtworzył już raporty a propos wpływu smartfonów na młodzież. Dziękuję. I czas na ripostę. Przemysław Pochylski. Szanowny panie, no nie udzielił pan w żadnym aspekcie, no może tam jakieś dywagacje na ten temat, aczkolwiek żadnych konkretów nie było z pana strony. Szanowni państwo, po pandemii, po zamknięciu, po tych lockdownach mamy ogromne problemy ze zdrowiem psychicznym, mentalnym dzieci. Powiat pilski wyszedł naprzeciw temu problemowi i otworzyliśmy powiatowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Jest to poradnia przyszpitalna przy szpitalu przy Rydygiera. Tak działają bezpartyjni samorządowcy. Wychodzą naprzeciw problemom. Dziękuję uprzejmie. Czas minął. Szanowni państwo, wyczerpaliśmy rundę drugą, czyli pula pytań wzajemnych państwa. Teraz przechodzimy do rundy trzeciej. Kolejne moje pytania, tylko już czas na te odpowiedzi będzie zdecydowanie krótszy. Te pytanie też jest otwarte. Do tej pory były otwarte, teraz będą zamknięte. Więc proszę na to pytanie odpowiedzieć tylko tak lub nie. No, można dodać jeszcze jedno słowo dosłownie. To jest taka runda pytań błyskawicznych i błyskawicznych odpowiedzi. Po takie błyskawiczne odpowiedzi. Proszę państwa, zaczynamy. Zadaję pytanie. To samo pytanie jest dla wszystkich państwa. Pierwszy będzie odpowiadał Przemysław Pochylski. Później przy drugim pytaniu kolejność będzie odwrotna. Tych pytań będzie ode mnie 8. Pierwsze. W 2022 roku w Polsce wydatki publiczne realizowane za pośrednictwem funduszy pozabudżetowych wyniosły 324 miliardy złotych. Czy finansowanie wydatków publicznych z funduszy pozabudżetowych powinno być państwa zdaniem ograniczone i większość z nich lub może wszystkie włączone do budżetu państwa? Nie. Proszę? Zdecydowanie ograniczone to jest patologia, co jest dzisiaj robione przez rząd PiS. Bardzo proszę o to, żeby forma była zachowana. Tak, ograniczone i zlikwidowane. Nie. Tak, przy czym głosowały za przyznanie takiej kompetencji proszę bardzo, wszystkie partie. Proszę bardzo trzymać się formuły, tak? Tak, ponieważ musimy mieć kontrolę nad budżetem, a w tej chwili tego nie ma. Dobrze, drugie pytanie. Teraz pan Rutnicki będzie jako pierwszy odpowiadał. Czy w interesie Polski jest to, aby Ukraina stała się w perspektywie kilku, no może kilkunastu lat członkiem Unii Europejskiej i NATO? Tak, jest to w naszym interesie. To jest też, chodzi o kwestię naszego bezpieczeństwa. Proszę odpowiadać, a więc tak. Bardzo konkretnie. Nie, nie jest to w naszym interesie. Mamy wiele sprzecznych interesów.
Tak, jest to w naszym interesie. Tak, to jest polska racja stanu. Tak, jest to racja stanu, ale wymaga mądrej dyplomacji, nie tego, co jest dzisiaj. Oczywiście to będzie bufor bezpieczeństwa dla Polski. Dobrze, dziękuję. Staram się trzymać tej formuły, no, chociaż jednym zdaniem, ale niewielokrotnie złożony. Bardzo panów proszę. Trzecie pytanie. Czy procedury in vitro powinny lub nie powinny być finansowane z budżetu państwa? Tak. Oczywiście, że powinny. Tak powinny być finansowane. Jest to w programie trzeciej drogi. Tak, zużyliśmy ustawę w tej sprawie. Niekoniecznie przez budżet państwa, ale tak. Nie, nie powinny być. Oczywiście, że tak, a PiS zlikwidował finansowanie z budżetu państwa procedury in vitro. Bardzo proszę o odpowiedzenie na konkretne pytanie. Teraz Jakub Rutnicki odpowiada jako pierwszy. Czy obecnie obowiązujące podatki lub różnego rodzaju opłaty na rzecz państwa są w Polsce za wysokie? Tak, oczywiście. Tak. One są obniżane za czasów PiSu i stopniowo będą obniżane. Pan Dariusz Sandalski? Płatka zdrowotna. Tak, są zbyt wysokie dla najmniej zarabiających. Tak, są zdecydowanie za wysokie. PiS wprowadził 46 nowych podatków. Panie pośle, bardzo proszę. Optymalizacja, ale tak. Piąte pytanie. Przemysław Pochylski jako pierwszy będzie odpowiadać. Czy energetyka jądrowa powstrzyma rosnące koszty energii w Polsce? Bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że nie powstrzyma. Pan Krzysztof Paszyk? Tak, ale musi być uzupełniona odnawialnymi źródłami energii. Tak, i musi być uzupełniona inwestycjami w sieci przesyłowe. Na pewno obniży. Tak, w dalszej perspektywie. Tak, to już się zaczyna dziać w Wielkopolsce, w Koninie. I jeszcze trzy pytania w tej rundzie. Czy to Unia Europejska jest winna temu, że pieniądze z KPO nie trafiły do dziś do Polski? Nie, oczywiście, że nie, bo PiS nie złożył, szanowni państwo, do dnia dzisiejszego wniosku. Winna jest i Unia, i PiS. Pan poseł Krzysztof Czarnecki. Unia Europejska, która ma wsparcie z europosłów, z Platformy Obywatelskiej, z Polski 2050. Tak, proszę nie, panie wniosek panie złożyć. Pan Dariusz Sandalski. Nie, a jeżeli nie umiecie napisać wniosku, to my napiszemy w nowym rządzie. Krzysztof Paszyk. Unia Europejska to Janusz Wojciechowski i Mateusz Morawiecki, którzy tam zasiadają. Oczywiście, że rząd PiSu jest winny temu, że nie ma pieniędzy. Przemysław z KPO. Pochylski? Nie. Pytanie przedostatnie. Czy majątek polityków i ich współmałżonka, partnera lub partnerki powinien być państwa zdaniem jawny? Moim zdaniem tak. Jak najbardziej, ale to jest pytanie do premiera Morawieckiego. To jest pytanie do wszystkich. Oczywiście, że tak, i to jest pytanie do żony premiera Morawieckiego. Ja oczywiście, proszę państwa, nie mam co ukryć, ale uważam, że ta osoba, która jest na stanowisku publicznym, ona powinna oświadczenie podatkowe składać. Dziemowicz Bitkowski? Tak, i to jest pytanie do wszystkich państwa posłów. Transparentność oczywiście, że tak, i dowiedzielibyśmy się, że mamy najbogatszego premiera w Europie, szanowni to jest państwo. Pytanie, dlatego ukrywa ten majątek. Szanowni państwo, to jest pytanie do wszystkich polityków. To jest pytanie do wszystkich polityków, nie do wybranych. Szanowni panowie, ostatnie moje pytanie i bardzo proszę teraz o uważne jego słuchanie i uważną odpowiedź. Czy państwo jako politycy są w stanie między sobą się porozumieć w najważniejszych dla Polek i Polaków sprawach bez wzajemnej agresji i atakowania się nawzajem? Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, nie podlega to jakiejkolwiek dyskusji. Bardzo proszę. Dziemowicz Przebitkowski. Tak, i to się dzieje w niektórych aspektach, między innymi w cyfryzacji. Jestem zaskoczony wypowiedzią pana Rutnickiego, ale mam nadzieję, że się naprawi. Więcej wiary, panie pośle. Ja jestem spokojny człowiekiem. Z każdym mogę rozmawiać. Ale tak czy nie, panie pośle? Tak czy nie? Pan Dariusz Sandalski? Tak, i chyba nawet w serii tych pytań zdarzały nam się takie pytania. Krzysztof Paszyk? Gwarancją na lepszy język w polskiej polityce jest dobry wynik trzeciej drogi w tych wyborach. I wojna, koniec czy, wojny tak, czy nie? Bo... Przemysław Pochylski. Wydaje mi się, że podstawą jest merytoryczny spór. Wydaje mi się, że tak. Dziękuję państwu. Wyczerpałem tą pulę pytań. Szanowni państwo, no to państwo sami ocenią odpowiedzi i wyciągną odpowiednie wnioski. Z tego kolejna runda. Pytanie jedno.
i to same dla wszystkich z Państwa. Ono dotyczy finansowania mediów lokalnych. W ostatnim czasie jest o tym dosyć głośno. Jedna minuta będzie na odpowiedź dla każdego z Państwa. Przemysław Pochylski będzie chyba zaczynał teraz, tak jeśli dobrze pamiętam. Jak pan redaktor sobie życzy. Dobrze, to tak zrobimy. Jedno moje pytanie brzmi. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie pojawia się dosyć duża dyskusja na temat finansowania mediów lokalnych, szczególnie telewizji lokalnych, takich jak nasza, dlatego że niejednokrotnie pełnimy misję publiczną, niezależnie od tego, w jakiej władzy są media ogólnopolskie, czy media publiczne przede wszystkim. Jesteśmy często traktowani jako podmiot tak samo jak telewizja ogólnopolska. Mamy takie same obowiązki jako nadawca lokalny. Często już jest tak, te media lokalne powstały siłą swoich właścicieli już 20-30 lat temu. To są osoby często, które już być może mają dosyć działalności gospodarczej i chciałyby odejść na emeryturę. I mówi się o tym, że one są w tej chwili, ciągną ich tylko ci właściciele, ich pasja do tego, ale z pasji pieniędzy w jakikolwiek sposób nie ma i finansowanie mediów lokalnych jest w tragicznym położeniu w tej chwili, ponieważ cały tort finansowy związany z reklamami się myśli o tym, że media lokalne również to przecież macie reklamy i na tych reklamach zarabiacie. Reklamy są, ale tylko w mediach ogólnopolskich, w dużych domach mediowych i tak naprawdę sytuacja telewizji lokalnych, szczególnie po pandemii w tych ostatnich latach jest bardzo, bardzo zła. Pytanie jest proste. Czy Państwa zdaniem telewizje lokalne powinny być finansowane ze środków publicznych? Panie redaktorze, szanowni państwo, gdyby nie wasza praca, tutaj Kamil za kamerą, tam inni pracownicy telewizji Asta, tej debaty by nie było i społeczność, obywatele, wyborcy naszego regionu nie dowiedzieliby się o tym, co mają do przedstawienia tutaj, do zaoferowania inni kandydaci. Moim zdaniem oczywiście, że tak. Tylko zawsze warto zwrócić uwagę na fakt, że gdzie w grę wchodzą pieniądze rządowe, czy to jedna partia będzie rządzić, czy druga, to zawsze musimy uważać na to, aby ustawa, która będzie napisana pod to, aby finansować telewizje lokalne, dawała zabezpieczenie przed tym, aby nie upolityczniać telewizji. Wiadomo, jak dzisiaj to wygląda, tak? Nie muszę tutaj mówić, że na Wiertniczej wszyscy są za kosmiczną koalicją, natomiast na Woronicza jest druga strona i dochodzi do medialnych starć. Nie chciałbym tylko tego, aby lokalne telewizje, które są oazą dzisiaj neutralności, były upolitycznione. Dziękuję za odpowiedź. To samo pytanie oczywiście do pana Krzysztofa Paszyka. A ja zacznę od podziękowań dla telewizji Asta za te debaty, bez których mieszkańcy regionu nie mieli możliwości poznać kandydatów ani ich programów, bo media publiczne w regionie poległy za czasów rządu PiS-u. Dziękuję panie redaktorze również za odważne stanowiska, jakie podejmowaliście jako media regionalne, również kiedy PiS podnosił rękę, aby w ogóle pozbawić niezależności mediów w Polsce wzorem guru Orbana z rodem z Węgier. Uważam, że jak najbardziej dzisiaj trzeba na nogi stawiać media publiczne. Misja publiczna musi być przywrócona. Ona musi być, jeśli chodzi o ten filar mediów ogólnokrajowych, ale za to, co zrobiliście przez ostatnie 8 lat, uważam, że też powinien być ten filar doceniony i powinno być finansowanie za realizację, fantastyczne realizowanie misji publicznej w poszczególnych regionach naszego kraju, również finansowane ze środków publicznych. My jako Trzecia Droga na pewno do tego przyłożymy rękę. Dziękuję uprzejmie. Jedna minuta będzie dla pana Tadeusza Standerskiego, Nowa Lewica. Tak jak mówiłem na początku debaty, gdyby nie telewizja Asta, to mieszkańcy regionu w ogóle nie dowiedzieliby się, jakie propozycje, jakie trudne pytania są zadawane komitetom wyborczym, bo nie mieliśmy innych okazji, żeby się wszyscy spotkać. I uważam, że jeżeli chodzi o finansowanie telewizji lokalnych, to można pogodzić jedno i drugie. Pogodzić niezależność telewizji i mediów lokalnych oraz finansowanie publiczne. Mianowicie należy zlecać konkretne zadania na podstawie umów na ich wykonywanie dla mediów lokalnych. Na przykład jeżeli chodzi o konkretne kategorie newsów, jeżeli chodzi o konkretne kategorie debat. Tak samo jak TVP Poznań nie chciało zrobić
prowadzić debaty z różnych względów, to mogło zlecić ją z środków publicznych właśnie telewizji Asta, tak żeby jednocześnie móc lepiej realizować tę misję publiczną i zachować niezależność mediów. Dziękuję uprzejmie. Krzysztof Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, proszę uprzejmie. Pomimo wszystko uważam, że media w Polsce powinny być większościowe w polskich rękach, czyli udziałowiec powinien być polski. I uważam, że... Lewicowy może... I uważam też, proszę Państwa, że takie media lokalne są bardzo pożyteczne, jak i też okrzykiwane przez mieszkańców poszczególnych, szczególnie samorządów. Ale też te zlecenie powinno być ukierunkowane, wskazujące na to, aby te walory polskości, tą przyrodę, te zabytki, tą kulturę właśnie promować przez media lokalne i te media lokalne w ślad za tym powinny być wspierane, ale wspierane celowo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi Ziemowita Przybitkowskiego, Konfederacja. Należy zaznaczyć, że media lokalne pełnią bardzo istotne funkcje integracji lokalnej społeczności. Natomiast co do zasady powinny one funkcjonować na zasadach rynkowych, dlatego że uzależnienie ich od pieniędzy rządowych tworzy dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, upolitycznia siłą rzeczy i mrzonką jest, że te pieniądze nie miałyby wpływu na linię redakcyjną, a po drugie utrudnia wejście na rynek kolejnych potencjalnych mediów lokalnych. Dlatego co do zasady nie. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, w której konkretne projekty realizowane przez media lokalne mogą mieć pomoc państwową. Dziękuję. I tym razem o udzielenie odpowiedzi poproszę Jakuba Rutnickiego, Koalicja Obywatelska. Tak, oczywiście. Media lokalne, takie jak TV Asta, powinny być dofinansowane, bo wy w tej chwili pokazujecie prawdziwą misję. To jest prawdziwa debata, szanowni państwo. A widzieliście tą debatę w TVP Info, tą totalną ustawkę. To jest absolutna kompromitacja, bo w Polsce nie ma mediów, nie ma niestety mediów publicznych, tylko są media pisowskie. Szanowni państwo, nie wiem, czy wiecie, między innymi z waszych podatków idzie rocznie 3 miliardy na to, żeby PiS mógł szczuć i dzielić Polaków. To się skończy, to się bardzo szybko skończy, a to, co się dzieje tutaj, to właśnie dzięki silnym mediom, niezależnym mediom mamy szansę na prawdziwą demokrację i właśnie granty na to, co robicie tutaj. Te debaty odbywają się bardzo często. Takie dofinansowanie być powinno, bo szanowni państwo, to jest pierwsza debata dla nas, kandydatów w okręgu pilskim. W telewizji poznańskiej, w telewizji regionalnej takiej debaty nie było, dlatego to trzeba zmienić, a wam należy pomóc. Dziękuję uprzejmie za odpowiedź. Szanowni państwo, przechodzimy do ostatniej części naszej dzisiejszej debaty, naszego dzisiejszego spotkania. Oddajemy głos kandydatom. Kończył Jakub Rutnicki, więc teraz będzie zaczynał tę ostatnią rundę. Jedna minuta dla państwa, swobodna wypowiedź. Ja tylko pilnuję czasu, nic więcej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowni państwo, w najbliższą niedzielę zadecydujemy o przyszłości naszego kraju. Zadecydujemy o tym, czy będziemy dalej dumnie rozwijającym się państwem w Unii Europejskiej, czy my będziemy mieć nowoczesną edukację, a praca w Polsce będzie się opłacać. Szanowni państwo, zachęcam wszystkich, aby wziąć udział w wyborach w najbliższą niedzielę. To będzie rzecz kluczowa. My jako Koalicja Obywatelska mamy dobry program dla przedsiębiorców, na nowoczesną edukację, na emeryturę bez podatków, ale także na odblokowanie środków z Unii Europejskiej. Te rzeczy są kluczowe, szanowni państwo, bo te wybory zadecydują także o tym, gdzie my jako Polacy, nasze dzieciaki i my wszyscy będziemy za kilka czy też kilkanaście lat. Szanowni państwo, głosujemy z sercem. Głosujemy na Koalicję Obywatelską. W najbliższą niedzielę idziemy, głosujemy, wygramy Dziękuję te wybory. Teraz czas do swobodnej wypowiedzi dla Ziemowita Przebitkowskiego.
Szanowni Państwo, podczas tej debaty byliśmy świadkami kolejnej odsłony tego pozorowanego sporu, jaki od lat toczą ze sobą tak zwane zwaśnione strony. Skaczą sobie do gardeł, mówiąc, kto więcej kradł za swoich rządów. Natomiast w kwestiach kluczowych wszyscy głosują tak samo. W kwestiach zamknięcia Polaków w domach podczas lockdownów, zamknięcia szkół i zamknięcia biznesów. Kiedy patrzymy na specustawę przyznającą Niedzielskiemu quasi-dyktatorskie prawa, Paszyk za, Rutnicki za, Czarnecki oczywiście za. Jeżeli chodzi o podwyższanie cen prądu, jeżeli chodzi o nowe podatki, które państwo będziecie płacili, oni wszyscy głosują razem. Dlatego nie patrzmy na ten pozorowany spór, patrzmy na głosowania. Teraz tylko Konfederacja jest jedyną alternatywą, dlatego 15 października głosujemy za zmianą. Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, nigdy nie było takiego czasu, jak obecnie rząd Prawa i Sprawiedliwości miał w tym krótkim okresie czasu. Mówię tu o wybuchu pandemii, jak i też o wybuchu wojny na Ukrainie i skutki gospodarcze, które się odbiły nie tylko w gospodarce Unii Europejskiej, ale także światowej. Ale też, proszę Państwa, często słyszycie tylko PiS, PiS, wszystko jest winien PiS. A przypomnę, wtedy kiedy rządzili poprzednicy PO i PSL, bezrobocie było 14,4%, teraz Eurostat podaje 3%. Zarobki mieli po 5-4 zł na godzinę, teraz jest 28 zł na godzinę. CIT został obniżony za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości z 19 do 9. PIT został z 18 do 12%. Proszę Państwa, kiedy rządzili, dzisiaj obiecują nauczycielom podwyżki o 30%. Kiedy rządzili, to na 5 lat zamrozili im wynagrodzenia. Dzisiaj mówią, że kwota wolna od podatku będzie 60 tysięcy. Ja my proponowaliśmy 30, oni głosowali przeciwko. Dziękuję uprzejmie. To są, proszę Państwa, kłamcy. Jedna minuta, Dariusz Standerski, Nowa Lewica. Szanowni Państwo, dobrze nas znacie, bo program Lewicy jest konsekwentny i budowany latami. Mówimy jasno o rozdziale państwa od Kościoła. Mówimy jasno i konkretnie o poszanowaniu praw kobiet. Mówimy jasno i w konkretnych projektach ustaw o wolnej szkole przyjaznej uczniom, z psychologiem w każdej szkole, z posiłkami dla dzieci i młodzieży. Mówimy o konkretach. Mówimy o konkretach także w inwestycjach dla naszego regionu, dzięki którym wynagrodzenia, które są dzisiaj niższe niż średnia dla Wielkopolski, będą wyższe niż średnia dla Wielkopolski. Program Lewicy jest konkretny i 15 października będziemy mieli wybór pomiędzy PiS-em, który jest zmęczony władzą, pomiędzy Konfederacją, która za chwilę wypuści z piwnicy Korwina i Brauna, a partiami, które mówią o programie. Dlatego 15 października głosujmy na tych, których poglądy znamy, których programy kształtują Dziękuję się całymi bardzo. Latami. Dziękuję. Teraz ostatni czas w tej debacie dla Krzysztofa Paszyka, Trzecia Droga. Są dzisiaj ze mną fantastyczni kandydaci Trzeciej Drogi w naszym okręgu. Jarosław Maciejewski z powiatu złotowskiego, Adam Luboński, Piła, Honorata Ogonowska-Chrobrowska, powiat międzychocki, Maria Miller, powiat chodziecki, Małgorzata Bejma, powiat wągrowiecki, Lucyna Nawrot, powiat czankowsko-trzcianecki, Rafał Gdaniec z powiatu pilskiego, Urszula Król, ziemia złotowska, Bernadeta Depta, powiat pilski, czy Dominik Bednarek, powiat czankowsko-trzcianecki. Głos oddany na każdego, szanowni państwo, z tych kandydatów. To jest dziedziczona emerytura bez podatku. To jest dla przedsiębiorców dobrowolny ZUS i płatność VAT-u dopiero po zapłaconej fakturze. To tania, czysta energia. To wreszcie rozwiązanie z myślą o poprawie demografii. Prawdziwy, dobry, prodemograficzny program, czyli PIT rodzinny rozliczany. Im więcej dzieci, tym mniej podatku. Zapraszamy do głosowania na listę numer 2. Polecamy Dziękuję się bardzo. Państwu. Jako ostatni pośród kandydatów głos w tej debacie zabierze Przemysław Pochylski, bezpartyjni samorządowcy.
Ja przede wszystkim chciałbym wszystkim życzyć spokoju w ten weekend, żeby te wybory się odbyły w takiej atmosferze, bym powiedział, spokojnej, bez tych burt, bez tego wszystkiego, co tutaj miało miejsce i dzisiaj, i w ostatnim czasie. Głosując na koalicję, czy na Platformę, czy na PSL, czy na Trzecią Drogę, oczywiście dacie państwo mandat do stworzenia koalicji, która nie będzie miała szans się stworzyć. To będzie trudna koalicja. Polacy, Polki i Polacy stracą pół roku lub więcej. Miał pan swój czas. Natomiast głosując na bezpartyjnych samorządowców, dajecie państwo mandat ludziom, którzy są praktykami, którzy się wywodzą z danych małych ojczyzn, którzy wiedzą, czego potrzebują, czego my potrzebujemy, ludzie mieszkający tutaj. Także głos oddany na bezpartyjnych samorządowców będzie głosem oddanym na świeżość, na wprowadzenie zupełnie nowej siły i możliwości do Sejmu. Liczę na to, że naprawdę przemyślicie państwo swoją decyzję i oddacie głos na bezpartyjnych samorządowców. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tym samym wyczerpaliśmy formułę naszej debaty dzisiejszej, debaty wyborczej. Staraliśmy się państwu w bardzo obiektywny sposób przedstawić wszystkich kandydatów z naszego okręgu. Wszyscy kandydaci zostali zaproszeni do udziału w tej debacie. Skorzystało 6 komitetów, za co serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję przede wszystkim państwu, że dobrnęliście do końca, że wysłuchaliście wszystkich tutaj kandydatów, którzy mieli tak wiele do powiedzenia do samego końca. My ze swojej strony staramy się przedstawiać rzeczywistość taką, jaka ona jest i tych kandydatów, których tutaj macie państwo przed sobą, a wybór będzie należał do państwa. My tylko prezentujemy, staramy się prezentować każdemu porówno, żeby mógł państwa przekonać do siebie. A jakiego państwo wyboru dokonacie, to już oczywiście w państwa sumieniu. My zachęcamy do jednego, do tego, żeby brać udział w wyborach i mieć wpływ na nasze życie publiczne. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję państwu za przybycie, dziękuję publiczności. Dziękuję państwu, życzę miłego wieczoru, spokojnych dni i dobrych wyborów w niedzielę. Dziękuję bardzo.